dwa, trzy, cztery, pięć. Witam Państwa w ósmym, ostatnim już odcinku drugiej edycji programu Fit Motywator. Za nami 100 dni walki o piękną sylwetkę i o zdrowie naszych uczestników Dagmary, Eweliny i Roberta. 100 dni temu spotkaliśmy się wszyscy tutaj, w tym studiu, ale Dagmara, Robert i Ewelina wyglądali zupełnie inaczej. I Was zapytam na początek, jak Wy czujecie się w tych samych czterech ścianach, ale zupełnie odmienieni. Wyglądamy inaczej, czujemy się inaczej. Generalnie to po prostu jest ogromna zmiana nas wszystkich, w naszej pracy i chyba nikt nie narzekał, prawda? Nie żałujecie, że tutaj się pojawiliście wtedy, we wrześniu? Nie, ja nie żałuję na pewno, bo teraz się czuję pewniej, dużo, o wiele pewniej, pewniejsza siebie. Robert, tobie się dłużyło te 100 dni, czy wręcz przeciwnie? No wręcz przeciwnie, to był moment. I te 100 dni przeżyliśmy na pewno wszyscy bardzo szybko, bardzo intensywnie. Na pewno była to przygoda życia, ale przygoda, która miała i na pewno nas nauczyła wiele rzeczy, które mają nam pomóc w dalszym zdrowym, no i przede wszystkim aktywnym życiu. Zaraz sobie porozmawiamy, jak Waszym zdaniem oni się sprawowali przez te ponad 3 miesiące, ale zobaczmy najpierw na początek filmik o Robercie. Jak zmieniał się podczas trwania programu. Tego pana znam. I znam nawet jak był parę lat i parę kilo młodszy, tak? No dokładnie. Było się młodszy, było się troszeczkę chudszym. Uświadomiono przed chwilą, że lat 55 mam. No generalnie mam dosyć tego wszystkiego troszeczkę już. Wieczorne jakieś imprezy. Co weekend inna restauracja, inne miejsce. No i je, tak przynoszą pod nos. Bardzo się ucieszyłem, że właśnie do mnie wykonano ten telefon, że się zakwalifikowałem. Niczego się tak nie boję jak tych igieł pani Izy, tak? Skupimy się na tkance tłuszczowej, na brzuchu, bo jest tam co porobić sobie. Dlatego brzuch od razu idzie pod igły. Mój pierwszy raz w gabinecie kosmetologii było przyjemnie. Klatka piersiowa 116,5, talia 116,5. O, może. Dzisiaj zorganizowaliśmy małą integrację, zarówno uczestników, jak i uczestników z trenerami. 10 sekundek! Dasz radę, trzymaj! Pudełko jest dostawać łatwo, nie tak łatwo jest ugotować. Więc dzisiaj zaczniemy od gotowania. Trzemy. Wysiłek musi być. Oczywiście. Nawet w kuchni. Co u Roberta dzisiaj? Nie ma igieł, ale jest oczyszczanie, które wykorzystuje w swoim składzie mieszankę kwasów. Bardzo przyjemnie dzisiaj. Proszę tak zawsze. Mam 41 lat. Pracuję jako przedstawiciel handlowy. Moją pasją jest muzyka. Jestem po rozwodzie. Takie życie. Mam wspaniałą córkę Michalinę. Ja mieszkam z Justyną, moją partnerką i jej synem Oskarem. To był ostatni taki dzwonek, żeby naprawdę zrzucił te kilogramy, a latek przybywa. Ciśniesz na maksa. No nie tylko ja, bo wierzę, że każdy z nas tutaj daje z siebie maksa. Byliśmy przed chwilą z Wojtkiem i Dagmarą na zakupach. Robert, co to jest? No myślę, że bataty, tak?
mnie tak zdziwiło. Jak wam smakuje? Batat rewelacja. Jeżeli chodzi o Roberta, to będzie miał wykonaną radiofrekwencję igłową. Jest okej, czy nie? Moim faworytem jest Robert, ze względu na to, że najwięcej tych informacji chciał od nas wyciągnąć. Robert ma dzisiaj zamrażanie miejscowej tkanki tłuszczowej. Ale to nie we dwójkę, nie? Co? Szanowni Państwo, czyli nie udajemy, naprawdę nie udajemy. Wszystko się rozpłynęło, dobre. Muszę powiedzieć, że zmyłka wam się udała. Fajna alternatywa, co? Zapraszam wszystkich gorąco, serdecznie. Co porabiasz z tym całym tutaj pięknym wystrojem stołu? Staram się nie patrzeć. Staram się nie patrzeć, żeby nie kusiło. No, ale generalnie przyzwyczaiłem się do tego, że gdzieś tam woda z cytryną, nawet jedzenie, no stoi sobie, stoi, kelnerzy przynieśli. Słuchaj, mam temat taki. Dziewczyny ostatnio przygotowały mi super hamburgery z buraka, pamiętasz, byliśmy razem. Ja chciałbym się odwdzięczyć dziewczynom i zrobić dla nich też coś dobrego, przyjemnego. Może ja bym dla nich jakiś deser zrobił. Myślałem o muffinach, co ty na to? Babeczka super, naprawdę mega. Zaczniemy od podstawowej rozgrzewki w rzędzie i do boku. Następnie mała gra z piłkami. Daliście radę, nawet zawodniczki Ostrowi to potwierdziły. Ty sobie, Robert, chyba przypomniałeś dawne czasy, co? No, powiem ci, że była to dla mnie wielka przyjemność. Bardzo się cieszyłem, że mogłem tutaj wrócić na tą halę. A co tak stoisz, Robert? No nie wiem, co robić. Parmezan, dobra. Patrz i się ucz. Tak jest. Mogę powiedzieć, że mam pierwszy raz mężczyznę na pewno azotową powiek. Więcej niż trochę bolało. No, wydawałoby się, że ta radiofrekwencja i głowa, którą miałem, gdzie tyle krwi się lało, to najgorzej. A okazuje się, że nie, że dla mnie to ten zabieg tutaj był najgorszy. Bartek, może od ciebie zacznę, bo ty mówiłeś już w połowie programu, że Robert był bardzo pojętnym i bardzo dociekliwym uczniem. No tak, Robert do tej pory gdzieś tam zasypuje pytaniami nas, kuchnię, Patrycję przede wszystkim, o przepisy. Wszyscy się rewelacyjnie tak naprawdę spisali, zmiany widać, no tutaj bez dwóch zdań. Wyglądacie no super. Jest wow, jest szok, no i tak naprawdę no, pozytywne zaskoczenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z całej trójki i z Roberta również, z jego wyników, jego zaangażowania. No, już efekty widać wizualnie. No bo to chyba pierwszy raz było tak, że cała trójka się motywowała nawzajem. To był też wasz pomysł, żeby świetnie ich skrzykiwać razem na te treningi, żeby oni się nakręcali, tak, prawda? Tak jest. Tej edycji postawiliśmy na grupę, na to, żeby się wzajemnie motywować, może nawet odrobinkę zdrowo konkurować i wypaliło to naprawdę świetnie. Ekipa się świetnie zgrała. Jakieś konkrety daj. No cóż, niecałe 15 kilo, 3 miesiące, więc to jest wynik sam mówi za siebie, ale to tylko waga. Chodzi też o rekompozycję ciała, czyli tkanka tłuszczowa minus 6,7%, tkanka mięśniowa plus 5,4%. Nam na zależało jeszcze, nie wiem czy pamiętacie, jak kręciliśmy pierwszy program, u Roberta była otyłość brzuszna. I tutaj nie chodziło tylko o względy wizualne, ale ten aspekt prozdrowotny i mówiliśmy, żeby ten brzuch u niego zniknął, żeby nie miał problemów no już tam później z układem krążenia i tym już całą wiązanką dalej. 12 cm w pasie Robert zgubił, około 7 w udach. Paski i spodnie do wymiany.
Oj tak, garberuba do wymiany. To, że zniknął ci brzuszek, Robert, to jest Iza też zasługa twoja, prawda? Bo tam na początku mówiłaś, że było co robić, ale dało się. Nie ma żadnych tam niespodziewanych sytuacji. Same ćwiczenia czy sama dieta, oczywiście ten brzuch też by spadł na pewno, tak? Tylko na pewno by powstała jakaś wiotkość skóry. Często bywa tak, że klientki do nas, które przychodzą, zgubią kilogramy, ładnie schudną, z brzuszka też zejdzie, ale nie tyle, co by chciały. Zawsze tam najwięcej zostaje. To są okolice u kobiet, mężczyzn, najcięższe do zgubienia, tak? Więc jednak nad tym brzuchem trzeba troszeczkę popracować i no, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów swoich. Brzuch super, ale też tutaj podbródek i tu okolice twarzy. Tak, rzeczywiście, jak tu się śmiałeś w trakcie oglądania filmu, że był momentami poczwórny. Było widać, było mokre. Więc rzeczywiście efekty są niesamowite. Troszeczkę go namęczyliśmy niektórymi zabiegami, co było widać, jak w przypadku na przykład powieki. Dla mnie program się nie kończy, bo tak jak sobie założyłem, co można zobaczyć w pierwszym odcinku castingu, że chcę ustabilizować wagę tak, żeby nie było tej jedynki z przodu. Będę korzystał ze wszystkiego, co tutaj i Bartek jako jedzenie mi pokazał, mnie nauczył i tutaj Iza i jej zabiegi dały mi bardzo dużo. To też trzeba wszystko kontynuować, jestem tego świadomy. Bałem się tych zabiegów właśnie, wszyscy się śmiali, Robert, będziemy kłuć i tak dalej. Co się okazało niezbędne, ale okazało się to wszystko do przeżycia. A dziewczyny, powiedzcie, jak się ćwiczyło z Robertem? Wy często mieliście okazję się spotykać, bo najczęściej razem ćwiczyłyście wy, tak, we dwie. Tak. Mhm. Ale pewnie kilka razy też było tak, że z Robertem ćwiczyliście. Jak? Robert rzeczywiście tak było widać, że daje z siebie 150%. Oj, dawał bardzo dużo. Zresztą było słychać, prawda? Robert ma... Zawsze się śmialiśmy, że dużo głośne odgłosy wydaje, ale pracował na 100% i po prostu, tak jak Mateusz mówi, chciał więcej i więcej. Że trzeba było ten zapał trochę przystopować. Ja to bardzo zawsze Robert rozśmieszał, bo chyba było głosować w całym Niurechu. Ale było przynajmniej też zabawnie i śmiesznie razem z nim, także to nie był tylko trening sam, ale też i można powiedzieć zabawa razem z Robertem. Nie. No i fajnie, że Robert się nauczył gotować, już teraz rodzina będzie miała z niego pożytek. No właśnie, wysyła zdjęcia nam tutaj z każdego swojego nowego doświadczenia kulinarnego, z każdej nowej przygotowanej przez siebie potrawy, więc myślę, że tak, że też są plusy dla całej rodziny. No to słuchajcie, zobaczmy teraz następnego bohatera, bohaterkę. Dagmara, czas na ciebie. Ja mam ten problem wieczorne jedzenie. Filmy, kanapa, z pieskami siedzę i wtedy zaczyna się życie, że tak powiem. To jest tylko i wyłącznie moja wina tak naprawdę. Wielkie szok i szczęście, ponieważ liczyłam na to bardzo. I dla mnie to jest w moim odczuciu jak los na loterii. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to na pewno tutaj nierówności na skórze, które ma i przetłuszczająca się cera. Dzisiaj była wykonywany peeling. Myślę, że tutaj będą potem fajne efekty i nie będę musiała się już borykać i inwestować w te bibułki, które matujące. 114 cm. Talia 114. Szybciej, raz. Patrzcie przed siebie. O, dziewczyny. 5 sekund, mocno! Druga skupia się na górnej części ciała. Na sam spód dajemy makaron. Poproszę duży garnek na korek. I można ją wszędzie zabrać, jeżeli jest zapakowana. Do tej pory, zanim pani się życie pokrzyżowało w tym Wiedniu, no to kurczę, no dziewczyna, no można by powiedzieć, że światowa. No ale wszystko jednak może się zmienić o 180 stopni. Dzisiaj przed nami sesja treningowa typowo techniczna. Jedna osoba motywuje drugą, nie ma tutaj takiej niezdrowej konkurencji. Dzieje się bardzo dużo. Działamy tutaj na brzuszek, na tkankę tłuszczową, jak i na wiotkość. Czas i wyzwanie dla was. Chcemy, abyście stworzyli danie. Musicie po prostu wymyślić, później stworzyć listę zakupów dla drugiej pary, która przygotuje to danie. Zdecydowaliśmy się, że rzeczywiście trzeba to usunąć. Błędy młodości to było chyba lat temu, 15. Z
wspólnie z Mateuszem wytypowaliśmy Dagmarę jako naszego faworyta i tu chodzi zarówno o zaangażowanie, czego pozostałym uczestnikom też nie możemy odmówić, ale przede wszystkim zaangażowanie, praca, pozytywne nastawienie i wyniki. Cztery, trzymaj! Dagmarka nasza ma wykonywaną radiofrekwencję igłową. No jeden z takich mniej przyjemnych zabiegów do tej pory, aczkolwiek tu jest wszystko do wytrzymania, to jest tylko kwestia nastawienia się moim zdaniem. Zrobimy burgery. A możemy w ogóle? Będziemy z buraków robić. Ja już gotowałam kaszę. I bułeczki upiekłam. Super, że wpadł na pomysł, by upiec je w piekarniku, ponieważ na patelni jakby były pieczone, byłyby zbyt tłuste. W przypadku Dagmary przeszkadzała opadająca powieka. Tutaj są fajne rejony do spacerowania. Jeszcze teraz dzisiaj trening na 18, mam w planie jeszcze pójść na nogach tam do chłopaków. Rewelacja. Masz więcej? Mhm. Tak, wiesz. Chciałam dla mamy. Powięź to jest tkanka otaczająca mięsień. Wykonując często te same ruchy, czy ten sam trening, nasza powięź skleja się z tym mięśniem. Mamy problem tam bólowy. Dagmara jest zadowolona, bo jest zniczulona, czyli że będzie coś mocnego. Że będziemy znowu robić nakłucia. Choć Dagmara nasza jest przyzwyczajona już do tego, prawda? Tak. Będzie dzisiaj wykonywane osocze bogato-błytkowe. To jest rewelacja. To jest najlepszy chyba zabieg. Dziś wyzwanie. Mecz z koszykarkami Ostrowi. Ty się już tak powoli czujesz wkręcona, uzależniona? Tak. Ja bardzo jestem wkręcona i my wszyscy jesteśmy wkręceni, ja to wiem. Rozmawiamy dużo na ten temat, tak więc to nie jest tylko chwilowa zachcianka, kaprys. Kakao? Tak. Soda? Tak. Kawa? Ej, kakao nie dam. Mówiłam, że czegoś nie dam. Ale to mogę to dać tu i wymieszać? Bez kręcenia, no dobra. Oj, cię piec woła. Woła. Widać, że bardzo dobrze się bawiliście, jak spędzaliście czas razem i przy gotowaniu, i na ćwiczeniach, i nawet u Izy na zabiegach. Jak wzięliście udział w tym pierwszym treningu na piaskach, nie przeraziło cię to trochę? Nie. Bo ja widziałam, jak wy tam wszyscy sapaliście. Ciężko było to na pewno, wiesz, no to było dużo, dużo kilogramów więcej. No i te nasze ruchy były trochę ograniczone, ale wszystko z laksującego, nic trudnego, to tylko musisz patrzeć na to, że to się zmienisz tak naprawdę i my to wiedzieliśmy i chcieliśmy. Nie stresowaliśmy się tym, że coś mamy, jakieś, nie możemy czegoś wykonać, bo było wiadomo, że po jakimś czasie nam to wyjdzie. I to była wspólna cecha wasza, uczestników właśnie tak. Naszego, że chcieliście, to było widać, że chcecie, zresztą możemy chyba wszyscy się zgodzić, no jak się chce, to małe kroki, wielkie rezultaty. Dokładnie. Konkrety poprosimy. No, 21 kilo mniej, jeżeli chodzi o klatkę piersiową 15 cm mniej, talia 16,5 cm mniej, biodra 13,5 cm mniej, uda 12,5 cm mniej. Dwie dyszki ponad w dół, to jesteś rekordzistką tutaj, jeśli chodzi o ilość kilogramów. No wiesz, nie wiem od czego to zależy, to chyba indywidualnie, bo każdy pracował naprawdę, dawaliśmy wszyscy tyle samo. Jeszcze jest dużo przede mną, to wiem. Myślę, że no 15 kg jeszcze bym chciała zrzucić na pewno, ale to powolutku. Do lata będzie okej. Powolutku, właśnie. Grunt, żeby to było wolno i zdrowo, tak? Tak jest. Dagmara na wszystko się zgadzała. Tak, w przypadku mówiliśmy, śmialiśmy się tu powieki. Dagmara mówiła, że ze 100 razy by zrobiła ten zabieg. Ale efekt był jeszcze większego otwartego oka. Więc... Wszystko przed wami, słuchajcie. No to co? Jeszcze zobaczmy historię Eweliny. Pani Ewelin, podobno ma Pani 51 lat. Strasznie, naprawdę przeraziło mnie to. Długo starałam się o dzieci. Nie zwracałam uwagi na siebie zbyt dużo, bo całe życie pochłaniałam temu, żeby te dzieci w końcu mieć. Ja długo nie mogłam w to uwierzyć, dopiero gdy się rozłączyliśmy, to potem na spokojnie przemyślałam i naprawdę ucieszyłam się, że to naprawdę ja. U niej wielkim problemem na pierwszy rzut oka są dziury potrądzikowe. Byłam nastawiona na większy ból, ale nie, naprawdę jestem super. Jestem zachwycona. Nie. Nie będzie strasznie. Niska zawartość wody, wysoka zawartość tkanki tłuszczowej, niska zawartość po raz kolejny masy mięśniowej. Ja
tak naprawdę muszę gotować dwa obiady. Dla siebie ten dietetyczny i dla rodziny, dla dzieci i męża drugi. Tata, mama i Wiktor i babcia. No jestem pozytywnie do tego nastawiony i to, że się dostała, to jestem bardzo zadowolony. Na zewnątrz. Mamy to. Świetnie. Na co dzień dźwigasz takie ciężary? 16 kg, więcej, bo syna dźwigam, bo który ma prawie 20 kg. Wykonywana jest karboksyterapia pośladków w celu uruchomienia lipolizy, czyli tutaj też likwidacji komórek tłuszczowych. Ale boli, z tego co widzę. Ewelina, jak tam? I dociągamy kolanko do klatki, hop. To jest pierś syndyka. Kurczę, no perfekcyjnie zgadujecie. Nie jest super. Pyszne. Tu główna zasługa jest dziewczyny, która mega czasu dużo spędza w kuchni, ja się dopiero uczę. Jeżeli chodzi o Ewelinę, będzie znowu dzisiaj wykonany u niej laser frakcyjny ablacyjny CO2 w celu likwidacji rozstępów. Ewelina zostanie dalej w programie. Będziemy wykonywać lipolizę iniekcyjną, którą miał właśnie mieć wykonaną Robert. Dzisiaj stwierdziłam, że poćwiczę z dziewczynami, bo one zawsze wyglądają na bardzo zmęczone i mówią, że te treningi są bardzo wyczerpujące. Jest ciężko, ale my chcemy. Chcemy ćwiczyć i zawsze chcemy ćwiczyć jak na najwyższych obrotach. Co czwartek mamy rozmowy przez Facebooka, jak sobie radzą i jak wyglądają ich kilogramy i ona co czwartek narzeka. Co czwartek mówi, że jest niezadowolona, że ta waga jakoś tam drastycznie nie spada. Dzisiaj Ewelina, jak i pozostałe osoby, będą miały wykonywany masaż, masaż klasyczny. Dalej tam zawsze grzybki były. To nie jest takie proste, trzeba przeczesać pół lasu, żeby was znaleźć. Ja jestem w ciągłym ruchu, bo z dziećmi no, nie da się siedzieć. Wcześniej dr Wise podkreśliła Ewelinie brwi. Oprawa oczu będzie więc wyraźniejsza. Jak długo się utrzyma? Oko rzeczywiście gdzieś nawet do 4 lat, 5 nawet. Natomiast brwi, zależy jeszcze jaka metoda, bo czy cienia, czy piórkowa, też inaczej. Około 1,5 roku bym powiedziała i trzeba sobie odświeżyć. Pierwszy taki efekt, bo trochę ciemne wyszły. Ewelina, dla ciebie też jedna wielka przyjemność, bo ty chyba masz mniejsze doświadczenie w grze w koszykówkę, mam wrażenie. No, było widać, że mniejsze. Wiem. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że kiedyś grałam w technikum jeszcze, też tutaj na stali, bo WF-y mieliśmy właśnie tutaj na stali Ostrów. Gra przyjemna. Ja lubiłam grać w koszykówkę, aczkolwiek może nie tyle sobie z nią radziłam, ale koszykówka super. Dzisiaj u Eweliny było wykonana laserem diodowym depilacja wybranych części ciała. Jak ty pięknie wyglądasz! I jaka wymalowana i w ogóle! Było 8? Tak. Ewelina, ja widziałam, że ty przez cały czas prawie byłaś czerwona i to nie był tylko efekt treningu, prawda? Nie, to absolutnie nie był efekt treningu, więc to był tylko efekt lasera. Ja miałam 3 lasery na twarz, praktycznie co miesiąc jeden. No i dużo dały ci te lasery? Bardzo, no bardzo, naprawdę. Tego się po prostu nawet nie da porównać, nie? Jak wyglądałam wcześniej, a jak teraz. Widzieliśmy też na filmie, że twoja ekipa, Bartek, nie dość, że świetnie gotuje, to jeszcze ma duży talent edukacyjny, bo tutaj oni wszyscy nagle gotują po prostu. Patrycja tam ich tylko instruuje, a oni dają czadu w kuchni. No, mam nadzieję taką, że się też udzieli na dzień, na takie przeniesie na co dzień, że troszkę wyciągnęli
jakichś takich rzeczy fajnych od Patrycji. To, co jemy, to ma duże znaczenie, no przekonaliście się sami. Tak, tak. Ćwiczenia, jedzenia plus zabiegi ma to efekt no, niesamowity. Nie? Ewelina, zwykła szara tak naprawdę osoba na początku. No teraz, no kurde, no dziewczyny, petarda totalna, więc wiecie, no, no co. Poprosimy jakieś tutaj liczby i cyferki. No, Ewelina najbardziej nam wymłodniała z wieku metabolicznego 51 lat na lat 30. Narzekała na te kilogramy, że mało, że niedosyt. Ostatecznie 12 kg mniej, ale co warto zauważyć, 10% więcej tkanki mięśniowej. Stali 13,5 cm mniej, z bioder 12 cm mniej, z łód 8 cm mniej, no i plus te łuda to już twarde. Nie? Są jak skała, łuda twarde. No dobra, no to jeszcze zobaczmy na koniec tak wizualnie efekty zabiegów Iza twoich. Proszę zobaczyć, jak wyglądali Ewelina, Dagmara i Robert przed zabiegami i kilkanaście dni lub nawet ze 2-3 miesiące po zabiegach, prawda? Bo te efekty są rozciągnięte w czasie. Oczywiście te zabiegi nie dałyby takiego efektu, gdyby nie były połączone z dietą i gdyby nie były połączone z ćwiczeniami, z treningiem. Ja tylko mogę Wam życzyć tego, żebyście wytrwali w tym i żebyśmy na przykład za rok się tutaj spotkali, żebyście wyglądali co najmniej tak dobrze jak teraz albo jeszcze lepiej. Teraz zapraszam Was do gościńca Zemsowskiego na spotkanie z rodziną i przyjaciółmi. Bez wsparcia rodziny i przyjaciół ta misja by się nie udała. Jak bliscy oceniają efekty ponad 3-miesięcznej wytężonej pracy? Ja w ogóle Dagmary nie widziałam od początku, więc naprawdę jak weszła to szok. Talia osy. Nie, super, naprawdę. W ogóle inaczej. I uśmiech nie na twarzy. Codziennie ją komplementowałam i codziennie mówiłam, że jest dzisiaj szczuplejsza. Także... Nawet przez noc chudła. To po prostu było codziennie widać. Ta radość Dagmary w oczach. Jeszcze. Nie dawała się złamać? Nie. Ja jej dawno nie widziałam, także wygląda rewelacyjnie. Spodziewała się Pani, że się tak przyłoży do tego tematu? No, muszę powiedzieć, że nie do końca. Były takie dni, że było ciężko, no ale dał radę i ja też jestem z tego właśnie zadowolona, że tak to do końca pociągnął. Początek był bardzo ciężki, bo wieczorem ten głód jednak na początku go jakoś tak doskwierał, że
chodził i szukał. Bardzo jestem dumna i zadowolona jestem, że po prostu wytrzymał, bo to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie dla niego, bo on lubiał sobie podjadać. No niestety, taka była prawda. Ja już cały czas mu mówiłam, żeby naprawdę wziął się za siebie. Ta przemiana wizualna jest na pewno, ale tam w główce też się coś przestawiało? Poprzestawiało się. Tak. Mam nadzieję, że tak pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Patrząc na niego, jak on znika z powierzchni ziemi po tak krótkim okresie, przy takim mocnym postanowieniu, no to nic, tylko brać przykład. Znam już bardzo długo Ewelinę i wiem, że jest, umie dopiąć swego, może tak powiem. I bardzo fajnie, cieszę się, naprawdę wygląda fajnie i widzę po prostu, że jest szczęśliwa, a to jest najważniejsze. Ona jest zachwycona swoim wyglądem, jest pewna siebie, podoba się sama sobie. Ewelina jest stanowcza, także cały czas tak jak powinna wykonywać wszystkie obowiązki, tak robiła. Najwięcej mi się jej twarz podoba, no i szczuplutka się zrobi. Ewelinie, Dagmarze i Robertowi kibicował też Wojtek, który z programem pożegnał się kilka tygodni temu. Jestem zadowolony, że mogłem uczestniczyć w takim programie. Te półtora miesiąca, co byłem, dało mi pewne wskazówki, które mogę wykorzystać. A jeśli chodzi o uczestników, to każdy z osobna dużo zrobił, ale jestem pełen podziwu dla Eweliny, bo ona miała najtrudniej. Kwestia dojazdów, małe dzieci. Choć oficjalnie projekt Fit Motywator dobiegł końca i skończyły się czasy zdrowych pyszności w pudełkach, tutaj było nie mniej smacznie i też fit. Tak zresztą będzie nadal. Menu Fit stworzone z myślą o tym, żeby było lekko, smacznie i przyjemnie. Na przystawkę mieliśmy filet z kaczki z musem żurawinowym, zupa, krem z pieczonych pomidorów, z serkiem mascarpone z bazylią, drugie danie filet z strąga łososiowego na kolorowej soczewicy i na deser bardzo lajtowe ciasto z czerwonej fasoli z sorbetem z truskawki. Do tego spotkania przygotowywaliśmy się już 2 tygodnie wcześniej. Moi wszyscy pracownicy przeszli kurs, aby goście, którzy przybywają na nasze imprezy, spotkania, mogli zjeść inną kuchnię. Następnym egzaminem dla moich kucharzy będzie przygotowanie kolacji walentynkowej. My jesteśmy już umówieni na styczeń z uczestnikami, żeby do mnie przyszli po zdrowy plan żywieniowy, więc zaczynamy działać znowu. Słuchali się ciebie jako dietetyczki? Bardzo. W porównaniu do tamtej edycji, no to po prostu wymarzeni uczestnicy. No i tak dociekliwi, mam wrażenie, prawda? Strasznie. Wypytywali czasami o takie rzeczy, że trzeba było się zastanowić, co im powiedzieć. Plebiscyt na portalu WLKP24.info wyłonił zwycięzcę programu. Najwięcej głosów zdobyła Dagmara. Nagrodą za pierwsze miejsce jest wart 1000 zł voucher na treningi w centrum Niurech. Ale w tej walce nie ma przegranych. Robertowi, jako laureatowi drugiego miejsca, projekt Pudełko będzie dostarczać posiłki jeszcze przez miesiąc. A trzecia w wyścigu, Ewelina, miesiąc dłużej będzie korzystać z zabiegów oferowanych przez Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej dr Izabelli Weiss.